Szanowni Państwo, witam serdecznie. Myślę, że możemy zacząć punktualnie. Ja tak troszkę jeszcze na stojąco pozwolę sobie przywitać wszystkich Państwa, wszystkich wyborców z Ustronia i dwóch kandydatów na burmistrza tego miasta, pana Artura Kluza. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I pana Przemysława Korcza. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, ta debata, którą dzisiaj będę miał przyjemność poprowadzić, będzie się podobnie jak ostatnia składała z kilku bloków tematycznych. Po tych blokach tematycznych będzie, które zaraz przedstawię, będzie czas na pytania do kontrkandydatów. Później pytania z sali. Na te pytania z sali przewidzieliśmy około 30 minut. I zaraz powiem jeszcze kilka słów o konwencji tej debaty. Ta debata została przygotowana, proszę Państwa, w porozumieniu z sztabami obu kandydatów. Zdecydowaliśmy się na cztery bloki tematyczne. Pierwszy blok to będzie blok o nazwie Finanse, drugi blok będzie dotyczył inwestycji, trzeci blok promocji sportu, turystyki i promocji. I czwarty blok to nosi nazwę Zarządzanie miastem, tak troszkę enigmatycznie. Postanowiliśmy podzielić to faktycznie na cztery bloki. Później, po tych pytaniach, na które odpowiedzą na te same pytania obaj kandydaci, przyjdzie czas na pytania do kontrkandydata i to będzie jedno pytanie do każdego kontrkandydata. Później pytania z sali. I teraz bardzo ważna informacja. Pytania z sali będą zadawane naprzemiennie. To znaczy, my będziemy prosić najpierw o pytanie do pana Artura Kluza, później o pytanie do pana Przemysława Korcza. Chodzi o to, żeby te pytania z sali były równomiernie rozłożone. I tutaj pewnie nasz kolega Szymon będzie Państwu dostarczał mikrofony. Na pytania z sali będziemy mieli, proszę Państwa, na zadanie pytania i to jest bardzo ważna informacja. Mamy jedną minutę, na odpowiedź będą dwie minuty. Tak samo na odpowiedź na pytania, na wszystkie moje pytania przeznaczyliśmy dwie minuty. Myślę, że jeśli już tą konwencję debaty, bo jeszcze jedno. Po tych pytaniach z sali przewidujemy jeszcze 3 minuty na dodatkowe podsumowanie każdego z kandydatów. Jeśli już przeszliśmy przez te formalności, to myślę, że możemy zaczynać. Dzień dobry panom, jeszcze raz witamy serdecznie państwa. Zaczynamy od bloku finanse. Tutaj także postanowiliśmy, że odpowiadać kandydaci będą alfabetycznie na przemian. To znaczy na pierwsze pytanie z każdego bloku odpowie najpierw pan Artur Kluz, na drugie najpierw pan Przemysław Korcz. To ja może przeczytam to pierwsze. Proszę? Okej. Może to pierwsze pytanie z działu finanse.